jest źródłem życia. Ogłaszam, że Jezus Chrystus jest jedyną miłością, prawdziwą miłością. Ogłaszam, że Jezus Chrystus zbawił cały świat i dzisiaj przychodzi do Ciebie z tym pytaniem, czy chcesz mnie przyjąć do swojego życia? Czy chcesz mnie przyjąć? Jezus dzisiaj zadaje Ci to pytanie przez moje usta. Czy chcesz mnie przyjąć? Czy Ty mnie chcesz? Czy chcesz? Bo ja Ciebie chcę. Bóg mówi dzisiaj do Ciebie. Dziecko moje, ja Ciebie pragnę. Pragnę, abyś przyszedł do mnie. Abyś mnie przyjął. Abyś mnie poznał. Dziecko moje, wyciągam dzisiaj do Ciebie swoje ręce. Jestem Twoim Ojcem. Dzisiaj Bóg woła do Ciebie. Jezus Chrystus, który Cię zbawił na krzyżu, dzisiaj do Ciebie mówi przez moje usta. Przyjmij mnie do swojego życia. Zaproś mnie do swojego życia. Bo ja jestem prawdziwym życiem, którego pragniesz, za którym tęsknisz. Ja jestem drogą i poprowadzę Cię najlepszą drogą. Najlepszą drogą według pragnień, które włożyłem w Twoje serce. Bo ja jestem Bogiem pragnień i ja jestem Twoim pragnieniem. Jeżeli mnie przyjmiesz, mówi dzisiaj Jezus do Ciebie, to ja wypełnię pragnienia Twojego serca, bo ja włożyłem te pragnienia do Twojego serca i chcę, dziecko moje, uczynić Cię szczęśliwym. Chcę Cię uczynić szczęśliwym człowiekiem na tej ziemi. Chcę zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby. Chcę Cię uzdrowić, dziecko moje. Mówi dzisiaj do Ciebie Bóg. Przyjmij mnie. Ja jestem Jezus. Jezus Nazaretu, ten, który umarł na krzyżu Golgoty i cierpiał. Dzisiaj tak Bóg mówi przez moje usta do Ciebie. Tak mówi dzisiaj Jezus do Ciebie. Bo ten Bóg jest Bogiem pragnienia, jest Bogiem serca. To nie jest religia, to nie są mury kościoła, to nie jest pastor ani ksiądz, to nie jest żaden hierarcha. To jest Bóg żywy, którego ja poznałam i spotkałam i który mnie uzdrowił. Uwolnił mnie z kajdan religii, uzdrowił mnie z alergii, uwolnił mnie z lęku, uwolnił mnie z paranoi, z obsesji. Ten Bóg jest żywy i prawdziwy i tego Boga Ci głoszę, ma na imię Jezus. To jest Jezus, żywy Bóg, który dzisiaj Cię woła. I przyjmij Go, bo to jest Twoja decyzja, czy Ty Go przyjmiesz, czy Ty się zgodzisz, aby On wszedł w Twoje życie. Nie bądź obojętny na Jego miłość. On Cię bardzo umiłował, On Cię ukochał do końca, szaleńczą miłością. Przelał za Ciebie swoją drogocenną krew. Jego jedna kropla krwi jest najcenniejsza. Nie ma nic cenniejszego w tym życiu, jak jedna kropla krwi Jezusa, która może Cię ocalić, może uratować Twoje życie. Jezus to ratownik. On przyszedł na ziemię, aby uratować człowieka, aby uratować zgubioną ludzkość, aby uratować dobrego człowieka, który żyje w swoim egocentryzmie, tak jak ja żyłam. Dobrym człowiekiem byłam, a byłam zgubiona. Byłam religijna, byłam zgubiona. I dzisiaj Bóg mówi do Ciebie. Ratuj się, człowieku, bo czas jest krótki i jest wojna. Jest wojna, a ta wojna toczy się w Twoim sercu. To jest ta prawdziwa wojna, która toczy się w sercu człowieka, który mówi, nie chcę Cię, Boże, nie chcę Cię znać, mam jeszcze czas. To głupota, tak mówi człowiek dzisiaj. Albo mówi, jestem dobry i mogę bez Boga być dobry. To jest nieprawda. Nie możesz być dobry bez Boga. Nie możesz być dobry, bo tylko Bóg jest dobry. A Ty bez Boga jesteś tylko marnym stworzeniem. Marnym stworzeniem jesteś, które idzie na zatracenie. Bez Boga idziesz do piekła.
Bez Jezusa idziesz do piekła. Dzisiaj możesz przyjąć swoje zbawienie. Po to tu jesteśmy i po to do was głosimy, bo zostaliśmy uratowani i wiemy, co to jest zbawienie. Poznaliśmy Jezusa, wyszliśmy z religii, wyszliśmy z różnych błędnych dróg. Jesteśmy Kościołem żywym. Hej, co ty robisz? Nazywamy się Kościół Mocy. Spotykamy się w Warszawie. To jest karalne. Na ulicy Dzierżoniowskiej 11. Zapraszamy was, kochani, co niedziela na godzinę 10. Przyjdźcie do nas i poznajcie prawdziwego Boga. Boga, który nie jest zamieszany w religijną obłudę, w jakieś teologiczne teorie, ale to żywy Bóg. Prowadzimy nabożeństwa, prowadzimy ewangelizację, modlimy się co niedziela i na ewangelizacjach o chorych. Chorzy są uzdrawiani, zniewoleni są uwalniani od swoich nałogów. To się dzieje na naszych oczach. Cuda się dzieją na naszych oczach. Takiego Jezusa poznaliśmy. Przyjmij dzisiaj Jezusa. Ustanów Go Panem swojego życia. Bo On dzisiaj pragnie ciebie. Zapragnij Go poznać. Zapragnij Go. Bo On przyjdzie do ciebie przez twoje pragnienie i przez twoją decyzję. Amen.